Witamy z powrotem po przerwie. Program Kowalski-Chojecki na żywo. Jak wspominaliśmy, zablokowano nas na YouTubie, ale można nas oglądać na Vimeo, na idzpodprat.tv oraz słuchać tylko dźwięk idzpodprat.pl/mp3 lub też na aplikacji na smartfony. Tam też można słuchać dźwięku jak co dzień. Mówiliśmy jeszcze o tej właśnie blokadzie, że zmawiali się na donosy na nas, twierdzili, że będą w komentarzach pewni ludzie będą zgłaszać co tylko się da. No, no coś tam trafiło. Tak, coś tam trafiło. Poczekamy, zobaczymy, ale tak jak zacząłem, dzięki waszej hojności mogliśmy sobie pozwolić dzisiaj na wykupienie transmisji na żywo na tym, na tej platformie Vimeo. No i mamy też ten, powiedzmy, swój serwer, choć nie jest to dokładnie tak, bo to jest taki platforma udostępniania sygnału, ale jeśli wpiszecie idzpodprat.tv, to wchodzicie już do nas na transmisję na żywo bez żadnych ograniczeń. Tu nie musimy się na żadne lewackie ani donosy, ani kanały oglądać. Także myślę, że niedługo, ci ludzie, którzy nas zgłaszali, będą sobie rwać włosy w głowy, bo zwykle po takich akcjach wzrasta oglądalność. Ale oni robią co mogą, żeby nam podnosić oglądalność. Jestem szczerze zobowiązany, bo to już ten sobotni nasz materiał poszedł odpowiednio spreparowany przez różnych, ja mówię, cwaniaczków, którzy sami nic nie potrafią wymyśleć, tylko tną nożyczkami, montują komentarze, od razu widać, jakie mają, skąd im serduszka jak biją, czyli widać, że to są w gruncie rzeczy zwolennicy palestyńskich terrorystów, których szkolono w Moskwie i ta narracja wyszła na jaw od razu. Tak, bo strasznie się zagotowało, że jeden z naszych klubowiczów, który ma pochodzenie etnicznie żydowskie, a urodził się na Ukrainie, czyli taki ukraiński Żyd, czy jak to powiedzieć, czyli dla niektórych kręgów, no to już... Banderowiec i Żyd. To już takie coś, że nie mogą, to im się w zwoje... A że im się nie mieści w głowie, to ja szczerze wierzę. No, tam się niewiele mieści, no ale w każdym razie Iwan nas poparł, znaczy głównie chodziło o Mariana Kowalskiego, jeśli chodzi o ten atak w Wielkiej Brytanii, gdzie donosy na policję poszły, żeby wręcz Mariana nie wpuścić do Wielkiej Brytanii, no to teraz pokazujemy, jaka jest prawda, także w języku hebrajskim, no a to niektórzy zawyli, tak zresztą dokładnieśmy tak przyjdy. Miało być, tak mieliście zawyć, to wyjecie, to jest tak jak z psem, wiecie, komenda, aport i już ruska agentura już wyjał, tam i tak dalej, tak wszystko pod kontrolą, wyjdzie, tak, jest rozkaz. Muzułmańskich terrorystów. Dokładnie tak, no nie ma się czego dziwić, ale Iwan tam powiedział ciekawą rzecz, bo on pomimo właśnie swojego i pochodzenia, i obywatelstwa izraelskiego, mówi, że się trochę wstydził swojego państwa właśnie dlatego, że tak wszyscy mówią, że ono tak prześladuje tych, tak uległ już... Faszystowskie prawie, że tak już uległ tej lewackiej, czy dokładnie moskiewskiej propagandzie. I dopiero jak zaczął słuchać Idź pod prąd, to się zrobił patriotycznym Żydem. Prawicowym. To jest patriotycznym, prawicowym Żydem. Także widzicie, co robi Idź pod prąd z ludzi, tak? Możecie te nagrania zobaczyć na naszym kanale YouTube i Vimeo. Po hebrajsku i po angielsku, ale z polskimi napisami, także spokojnie, wszystko. Jednak też wielu było takich ludzi, którzy tam tak szczerze się pogubili w tym wszystkim i jednak widać, że tego typu wydarzenia, no, wymykają się spod takiej kalki czarne-białe, że wielu nawet przyzwoitych ludzi zostało tak pozycjonowanych, że nie są w stanie pewnych niuansów polityki rozwikłać, że nie są w stanie wyjść z tego narożnika, do którego są wciskani przez wrogów tak naprawdę polskiego interesu narodowego, że tutaj nie wolno zająć stanowiska, bo to zaraz ktoś się obrazi, nie wolno nic powiedzieć. Tutaj, że największe mędy i kretyni narzucają ton pewnemu środowisku. A ja powiedziałem jasno, ja nie pozwolę z Polaków robić kretynów. Tyle w temacie. Musicie zacząć samodzielnie myśleć i zobaczyć, co nam przynosi realne korzyści. Jak będziecie siedzieli cały czas w tym narożniku, tam, że Żydzi rządzą światem,
że to nic się nie da zrobić, że tutaj w ogóle to świat jest tak poukładany w ten sposób, że nie można pewnych barier przekroczyć, to nigdy nic się nie uda zrobić, bo jesteście już, tak mówię, niewolnikami własnych myśli. I to jest najgorsze. Przecież rządzą światem, ale nie Rosją i nie Chinami. To na pewno. Tak to jest. Przypominam, że program jest nadawany od poniedziałku do piątku o 13:00 na tych wszystkich platformach, jakie wymieniliśmy. No dokładnie w tej samej narracji, Czarku, to właśnie Rosja jest tym zbawicielem świata. Jest tym, nie wiem, którym, chyba 16 Rzymem, bo mi się myli. 54 chyba, nie? Czy jak? Trzecim Rzymem, aż czwarta Rzesza teraz. 53 Rzymem, który zbawi całą ludzkość. Tam jedynie biała rasa, prawdziwe chrześcijaństwo i prawdziwy, nastajaszczy towarzysz z KGB, Putin, tym wszystkim zarządzi i będzie wreszcie konserwatyzm, chrześcijaństwo i wszystko. Ci ludzie dokładnie to samo wam powiedzą. Ci, którzy wylewają na nas kubły pomyj, którzy donoszą, którzy robią te różne brzydkie rzeczy, ci sami ludzie wam powiedzą, że to zbawcą naszego świata jest towarzysz pułkownik Putin. I też to wprawdzie już nie mogą zakwestionować czegoś takiego jak zbrodnia katyńska, no ale cały czas udają, że nie było czegoś takiego jak zbrodnia smoleńska. A ja słyszałem, jak kwestionują. Kwestionują. Że to nie Rosja, to Żydzi. A nie, no to... A nie, no to wiesz, no przecież. No, bo wtedy rządzili w Rosji. Nie, no tam wszędzie się nie... wtedy rządzili w Rosji, a teraz już nie. Dlaczego teraz już nie? Po co zadać takie trudne pytania? Mówiliśmy, że musimy dbać o naszych nieprzyjaciół, bo im się przegrzeją mózgi i po co to? Nie, to niech może ten dobry car po prostu przejął władzę od tych, ale... A to tak po dobroci przejął? To tak się nie da, to oni tam rządzili. Słuchajcie, ale jakby tak Żydzi podstawili Putina i by to był Żyd. O, ciekawe, czy taka zagwozdka by pasowała? No to... Nie. Poważne wyzwanie. Nie, Putin jest dobry. Putin na pewno jest bardzo dobry. Tak, bo bardzo Ukraińców dobry. Bije, to banderowcy wszyscy. Tak, Anio to już jest dobry. Bije, tylko zbić nie może. To może on sabotuje? To jest taki, ja mówię, imperialny onanizm. Bije, dzieci nie ma. Nic nie mogę, wszystko chcę. Tak. Tak, Rosjan ponoć ginie więcej niż Ukraińców w tej bitwie na teren. No, ich ludzi dużo. Dopóki Amerykanie nie dali im zapasów konserw, ropy i ciężarówek w II wojnie światowej, to też tam kiepsko szło. Nawet czołgi im dali. Choć ponoć najwięcej to Czeczeńców tam przybywa walczyć dla Rosjan. Ale... Kadyrowców. No to tak, kadyrowcy tak. U nas, tylko nie walczą. Na razie. No ale się w konspiracji ukrywałeś pod takimi portrecikami jakichś wielkich figur historycznych. Robią w opozycji tej tajnej. Konspira pełna. Ja jeszcze zachęcam mimo wszystko do subskrypcji YouTube. Co prawda transmisji na żywo chwilowo nie ma, ale cały czas stawiamy wszystkie nagrania na bieżąco. Podejrzewam, że to potrwa ze 2 tygodnie, bo za chwilę nas zablokują całkiem na YouTubie. To tak w zeszłym roku było, że najpierw zabrali nam transmisję na żywo, a chyba 2 tygodnie potem, czy tydzień, już nie pamiętam, całkowicie zamknęli kanał. Także teraz jest czas na kopiowanie tego, co się wam podoba, z tego, co robimy, żebyście mieli swoje własne zapasy i ewentualnie później mogli znajomym podsyłać. Tak jest, oczywiście zachęcam do komentarzy, szczególnie w tej sytuacji na Idź Pod Prat TV na czacie i na Twitterze z hashtagiem IPPTV. Będziemy je odczytywać, będą się, mam nadzieję, też pokazywać na ekranie najciekawsze wasze komentarze. No a my wracamy do zwykłego trybunu. Cóż tam się przejmować? Za to nam widzowie płacą, to chcemy robić, tośmy się zobowiązali, to jedziemy. Wczoraj mówiliśmy o aneksie, wieczorem jeszcze Antoni Macierewicz też się odniósł do aneksu. Stwierdził, że nie chce oceniać decyzji prezydenta Dudy ani prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ma rację, bo go zablokują na YouTubie. Zobaczcie, tak się dziwnie złożyło. Ale... ciągle nie zmienia to. Stwierdził, że no, decydujące jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, tu to mówiące, że tam w tej formie nie może być opublikowany, bo tam pewne nazwiska osób trzecich się pojawiają. No już przez te 7 lat mogliby je
zamalować. Pewnie, tak jakoś wykreślić czy coś, no ale w każdym razie nie zmienia to obowiązku pana prezydenta przekazania tego dokumentu do SKW, któremu to jest niezbędne. Tu powtórzył pan Macierewicz, minister Macierewicz, no powiedzmy żądanie służby kontrwywiadu wobec pana prezydenta, no, ale wiemy, że to pewnie nie nastąpi. A tu troszkę pan minister Macierewicz jakby zmiękczył swoje stanowisko. No widzi, że tą drogą już nie pójdzie. No widzi, że Jarosław Kaczyński przeszedł na drugą stronę, ale w języku dyplomatycznym to, że nie chce oceniać, oznacza potępiam. Bo gdyby myślał pozytywnie, no to by to powiedział. No bardzo mi się podoba, Jarek, to co zrobiłeś i tak dalej. A Dudusia to pocałuje w rękę i tak dalej. A on mówi, że no nie chce oceniać, czyli w rzeczywistości wie, że to jest coś złego, że to jest haniebne postąpienie, że to jest złamanie obietnic wyborczych. No ale dalej jest urzędującym ministrem tego rządu, no to mówi takim językiem łagodnym, dyplomatycznym, ale mówię, jak to trzeba odczytywać, ale widać, że nie rezygnuje z tej linii ujawnienia prawdy o agenturze moskiewskiej i berlińskiej, co jest właśnie częścią tego raportu. Nie rezygnuje z doprowadzenia do rozliczenia środowiska Bronisława Komorowskiego, bo przypominamy, że Prawo i Sprawiedliwość, prezydent Duda szczególnie, tylko go rozliczyli i to nieudolnie za jakąś sokowirówkę i jakiś tam obraz. Podobno, nie wiem, czy się znalazł już, czy się znalazł. Nie znalazł się. No, także tylko tyle prezydent Duda potrafił znaleźć niedociągnięć czy przestępstw w swoim poprzedniku, w działaniach swojego poprzednika, a widać, że minister Macierewicz chce dalej mieć atuty w ręku. On oczywiście te atuty ma, ale chce je mieć oficjalnie. Ja muszę powiedzieć tak, że osoby, które z tej wiedzy mogły skorzystać, to już tę wiedzę posiadły. Kwestia tylko takiego, jak mówię, postąpienia uczciwie wobec swoich wyborców. I tyle. Powiem Państwu szczerze, ja mam takie wrażenie, że aneks to już w zasadzie stał się czymś takim mitycznym, jak, nie wiem, Święty Graal czy Arka Przymierza, że to kolejne odcinki filmu z Harrisonem Fordem, prawda, będą kręcone, jak tu znaleźć Arkę, tak? Tymczasem się pod koniec tego procesu okaże, że ta Arka służy jakiemuś wiejskiemu głupkowi do przechowywania narzędzi ogrodniczych i zupełnie straciła swoją rolę. To takie trochę przykre. Podobnie było z lustracją w Polsce. Że potem wszyscy wiedzieli kto i co, a jak już została upublicznione i to ma było na piśmie, to i tak, których wiedzieliśmy kto i co, bez konieczności lustracji, to dalej twierdzą, że niewinni. Ja myślę, że to jest dokładnie tak samo, że pewne dokumenty tracą moc taką prawną, ale cały czas mają moc faktyczną, zwłaszcza jak są w rękach ludzi, którzy chcą dokonać zmiany. Myślę, że Antoni Macierewicz doskonale wie, o co kaman i bez konieczności, powiedzmy, już tej ujawniania wie, co robić z tą wiedzą i tyle. Jednak niektórzy traktują właśnie sam ten proces tego poszukiwania Arki jako najważniejszą rzecz, bo ona potem może się okazać niestety zwykłą drewnianą skrzynią, w której nic nie ma, bo jak mówię, ta wiedza będzie już wykorzystana, jeżeli będzie wola polityczna osób mających realny wpływ na to. I tyle, tylko że widzimy, że brak jest zwykłej uczciwości wobec własnych wyborców. To, co było oczekiwaniem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no to tego już nikt nie mówi, że postąpi zgodnie z obietnicami. Po prostu tak trzeba potem patrzeć na tych polityków, którzy jedno obiecują, drugie robią. No i myślę, że tu nie trzeba też uchwalać tak jak niektóre partie polityczne, że tam dwukadencyjność i tak dalej, bo sami wyborcy wiedzą, kto ich w konia robi i ta jednokadencyjność nawet będzie w przypadku niektórych polityków zastosowana przez ich wyborców i tyle. Niewątpliwie ujawnienie aneksu przed prezydenturą Bronisława Komorowskiego miałoby inny wymiar niż teraz na przykład, no ale ciągle... A widać, że to jest jednak dalej groźny materiał. Tu Aleksander Ścios już na swoim blogu w komentarzu
jasno zapowiedział, że teraz te media pseudoprawicowe będą już osłonę dawać Jarosławowi Kaczyńskiemu i prezydentowi Dudzie. Oczywiście media pod kontrolą Moskwy i Berlina to będą pompować sondaże. I tak jakoś słabo im wyszło, bo w tych sondażach prezydent Duda cieszy się tylko 75% chyba, czy jakoś tam, no tak, 70 parę procent poparcia. Do Kaddafiego mu daleko. No właśnie, Aleksander Ścios tam kpi na swoim Twitterze, mówiąc, że już przecież 95 powinno być. Oczywiście w ogonie idzie, jak przystało na uczciwego człowieka w tym towarzystwie, minister Macierewicz, czyli w rzeczywistości u Polaków proporcje są odwrotne, u rozsądnych Polaków, o tak dodam. Także media prawicowe już rozpoczynają operację osłona, zasłona dymna, żeby teraz odwrócić uwagę, żeby już nie mówić o tej zdradzie obozu Prawa i Sprawiedliwości, nie licząc właśnie tego obozu Antoniego Macierewicza. Tu nawet ksiądz Rydzyk już objawił, jaka będzie cena milczenia jego stacji, bo spotkał się razem z Gowinem i wspólny taki komunikat prasowy wystosowali chyba 2 dni temu. Nie wiem, czy państwo widzieli. To dla mnie jest zdjęcie obrzydliwe, uwłaczające jakimś takim standardom w ogóle godności ludzkiej, że ksiądz Tadeusz, który niesie w sobie depozyt zaufania Polaków jeszcze, to już praktycznie taki ostatni znany ksiądz ze środowiskiem, z pewnym zapleczem, bo jeszcze jest kilku bez zaplecza, który reprezentował nadzieję Polaków na uczciwość, wierność Bogu i tak dalej, fotografuje się z tym aparatczykiem Platformy Obywatelskiej, hunty Platforma PSL, dzisiaj robi na stanowisku wicepremiera, i mówi, że ceną jego milczenia będą stypendia czy jakieś tam inne gratisy dla jego studentów, czyli wzmocnienie finansowe jego szkoły wyższej. Linia paksowska idzie. No dokładnie, także to jest smutne, to co wczoraj mówiłem o scenie z filmu Hubal, no niestety z całym smutkiem i żalem, bo to rzeczywiście i ogromna odpowiedzialność na nas spada i to pokazuje, jak małe jest środowisko wierne prawdziwemu Bogu i wierne Polsce. To jest smutne, no ale tam specjalnie nie zamierzamy składać broni i się poddawać. No, trzeba jakoś ten sztandar przenieść. Tu chciałem zwrócić, tak przy okazji, nie wiem, czy planowałeś o tym więcej mówić, na bardzo ciekawy głos tych zasłużonych opozycjonistów. Tak. Chciałeś, tak, no to powiemy może za chwilę. To dobrze, to nie wchodzę, ale temat Gowina jeszcze będziemy narożnie opiekać. Przypominamy o petycji na portalu Citizen Go o odwołanie ministra Gowina. Link dostaniecie, mam nadzieję, teraz na czacie lub na Twitterze. To jeszcze dokończę, bo na Twitterze podałem bardzo ciekawą retorykę Aleksandra Ściosa, która zbliża się do naszej czy twojej retoryki. On tam, mówiąc o tym, co się stało z aneksem, o tym, co zrobił Jarosław Kaczyński, oczywiście tam przypomina, że już on od dawna twierdził, że to jest ustawione i tak dalej, ale powiedział coś takiego, że niezależnie skąd ta dyrektywa dla Kaczyńskiego i Dudy przyszła, czy od łobuzów w brązowych butach, to chodzi o WSI, czy od łobuzów w fioletach, a to są czerwone, te różowe berety, czyli biskupi rzymskokatolicy, o których my mówimy. Także cieszę się, że tak ładnie Aleksander Ścios się wyraził o tej drugiej mafii, która niszczy Polskę. Łobuzy, zobaczymy, czy łobuzów ubranych w fiolety. Łobuzy tak. Ubrane w fiolety. Bardzo, bardzo też zgrabna. Ciekawe, czy fraza pójdzie za tym tropem na całość, czy jeszcze nie. Zobaczymy. Ale Antoni Macierewicz mówił nie tylko o aneksie, ale też o tym, co jest głównym zadaniem jego ministerstwa, czyli właśnie o wojsku. Tam był pytany o te zwiększone wydatki, na co będą wydawane, że to na barierę ogniową, o której już wcześniej wspominał, ale też przy okazji powiedział o tym, o ludziach, o Polakach, że właśnie oni tutaj można powiedzieć, że na przywódcach się trochę zawodzimy coraz bardziej, ale Polacy stają
To moje słowa na razie. Ale ładne, mów. W imieniu Macierewicza mówię tak. Wiesz, co, jakaś pani była rzecznikiem. Że minister się tłumaczył, że z tego, co nie powiedział. Mówił o tych właśnie ochotnikach i do obrony terytorialnej i mówił o lidze akademickiej, która się reaktywuje i że stwierdził, przechodzimy oblężenie klasami wojskowymi. Zgłasza się coraz więcej szkół chcących prowadzić klasy wojskowe. Że widać, że coraz więcej Polaków chce służyć ojczyźnie, tak na poważnie, na całość. Widać, że można im zaufać w przeciwieństwie do tego, co mówił pan Kaczyński, który Polakom nie chce zaufać, nawet nie chce im powiedzieć prawdy o tym, jak wygląda Polska. I też powiedział pan Macierewicz ciekawe słowa, młody człowiek, niby oczywiste, ale młody człowiek powinien być zdolny do obrony siebie, swojej rodziny i swojej ojczyzny. Siebie. No to Andrzej Turczyn powinien być zadowolony, zresztą my mówiliśmy, że trzeba w tę stronę uderzać, że to właśnie Antoni Macierewicz jedyny na razie sformułował ten postulat, że Polacy dostaną prawo do broni, tylko że pewne warunki muszą być spełnione, a teraz widzę, że jeszcze tak podgrzewa atmosferę i właśnie mówi, że Polacy mają prawo do obrony siebie. To jest prawo nieuznawane przez komunistów, to jest prawo nieuznawane przez komunistyczne sądy. Do dzisiaj dostaje się wyroki za obronę własną. To jest normalne w polskim wymiarze niesprawiedliwości. Także cieszę się, że tutaj padają jasne deklaracje w tę stronę. Tak. Powiedział minister Macierewicz, że Armia Polska musi liczyć co najmniej 200 tysięcy żołnierzy i to jest minimum. Mówił właśnie o powracających szkoleniach, o tych klasach wojskowych, Liga Akademicka i że trzeba wrócić, bo przez lata nie było w ogóle szkolenia rezerwistów, czy żadnego praktycznie szkolenia oprócz tych żołnierzy zawodowych, tak. Więc teraz te formy są różne, przywracane czy nowe, tworzone. Praktycznie. Ja jestem jednym z ostatnich roczników, który był objęty właśnie takim, tą obowiązkową służbą wojskową. To zobaczcie, już stary dziadek, czyli tyle ludzi praktycznie było bez żadnego kontaktu z bronią i z wojskiem. Tyle lat. Być może stąd wynikają te jednak pewne opory ministra Macierewicza co do rozpowszechniania dostępu do broni. No ale to by powiedział, ale że myślę... 50 plus daje, nie? Bo tu już... To jest powiedział jeszcze też ciekawą zapowiedź. Pytany o krytykę ze strony Tomasza Siemoniaka, który tam powiedział, że ta ustawa o zwiększeniu wydatków na wojsko jest próbą odwrócenia uwagi od tego, że modernizacja zahamowała, że odeszli najlepsi dowódcy, że ministrowanie Antoniego Macierewicza to jest wielkie pasmo porażek. Antoni Macierewicz powiedział, żeby Siemoniak poczekał do końca roku i tu cytat, myślę, że będzie musiał zjeść własny język. Chyba szykuje coś mocnego na koniec roku minister Macierewicz. Musiał zjeść własny język, no dobrze. Jakąś mocną odpowiedź. Warto tutaj przypomnieć, o co toczy się ta cała gra w Polsce w tej chwili. Z jednej strony na poziomie wewnętrznym chodzi o zachowanie wpływu Moskwy i po części Berlina, ale na poziomie polityki międzynarodowej, to co Antoni Macierewicz zapowiadał, że wygraliśmy militarnie, kiedy tu wylądowali Amerykanie, ale jeszcze czeka nas bój polityczny, gospodarczy i moralny o te sfery. W tej chwili rozgrywa się bój głównie polityczny o to, żeby zniechęcić Amerykanów do dalszego inwestowania w Polsce. Bo tu już wojskowo jest, gospodarczo się bardzo dobrze rozwija, tu dynamika wzrostu obrotów jest, zdaje się, tam na poziomie 30% w skali roku. To ty ładnie kiedyś opisałeś, że stoimy przed takim wyborem, czy Amerykanie będą zamknięci jak na Kubie w Guantanamo i praktycznie nie będą mieli
wpływu, czyli ten dobry republikański, chrześcijański wpływ Stanów Zjednoczonych, to wyrwanie się z tego jarzma sowieckiego, nie będzie występowało, bo na Kubie są bazy amerykańskie, a dalej rządzą komuniści, nie? Czy też rzeczywiście pójdziemy w taką stronę jak Korea Południowa, Tajwan, Izrael, czyli te państwa, które weszły w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, nie tylko wojskowy, ale także cywilizacyjny. I te państwa eksplodowały, wystrzeliły gospodarczo i no to możemy długo o tym rozmawiać, no ale każdy wie, że praktycznie z takich no nic nieznaczących obszarów, jak ta półpustynny obszar nad Morzem Śródziemnym, jakaś wyspa, Tajwan czy Korea zniszczona wojnami, przeróżnymi okupacjami, dzisiaj są najbardziej prosperującymi miejscami na Ziemi. Technologicznie również, pod każdym względem, te miejsca, które weszły w sojusz cywilizacyjny ze Stanami Zjednoczonymi, są najlepszymi miejscami do życia dla wielu osób. To tam lokalnie, oczywiście emigracja dalej idzie do Stanów Zjednoczonych, ale lokalnie ludzie właśnie koncentrują się przy tych obszarach cywilizacji chrześcijańskiej. Najgorsze jest to, że jednak jakakolwiek próba przekazu takiego, że Polska stoi wobec wyzwania wybrania sobie takiego partnera strategicznego na najbliższe pokolenia, no to niektórzy bardzo się denerwują, jak mówimy o Stanach Zjednoczonych. A no mówię tak, Paderewskiemu to się i Hallerowi mieściło w głowie, żeby jednak szukać sojuszu, wsparcia w Stanach Zjednoczonych. Ale Szarikowi się nie mieści. No tak, tym się nie mieści, tak. A i ja powiem w ten sposób. Ktoś mówi o czymś takim, że to naszym postulatem jest samowystarczalność. Ja zapytam, czy Polska jest w stanie pokryć swoje potrzeby, jeśli chodzi o gaz ziemny, czy ropę naftową. Czy może polegać na własnym... To Korea Północna też miała takie postulaty. No to tak, takie postulaty. Kubie to się udawało momentami, jak tam przemyt znacznie. Nie, bo tam jak momenty przeszli na napęd pedałowy, to się udało. Ja rozumiem, że tacy mędrkowie tacy polityczni, co są całe życie na utrzymaniu mamusi, to wiedzą, że to po głowie im chodzi jakaś samowystarczalność, bo jak matka przyniesie zakupy z supermarketu, to oni są samowystarczalni. Tylko, że nie zdają sobie sprawy z tego, że jednak... niehandlowanie z innymi państwami, brak obrotu gospodarczego, no to powoduje po prostu dziadostwo. Zwłaszcza eksport jest dźwignią rozwoju, a to, czego nie mamy, no to trzeba niestety kupować, jeżeli nie mamy, zacząć po prostu żyć w stagnacji i degradować się cywilizacyjnie. Jeżeli ktoś tutaj się bardzo gniewa na to, że mówimy, że to Stany Zjednoczone powinny być patronem polskiego rozwoju, a w ogóle ich nie przeszkadza to, że Chiny chcą być patronem polskiego, znaczy już nie rozwoju, tylko nie do rozwoju. No bo to swojsko śmierdzi. Oni cały czas wychowani w smrodzie onuc, to komunizm im nie śmierdzi. Zadaję pytanie podstawowe. Ilu Polaków dobrowolnie kiedykolwiek pojechało do Związku Radzieckiego zarabiać pieniądze, tak, się bogaci, do Chin ludowych, a ilu do Stanów Zjednoczonych? Jeżeli te argumenty do kogoś nie przemawiają, to już wiadomo, tu nie chodzi o logikę, tylko o działalność agenturalną. I to jest zwykłe ośrodki propagandy kremlowskiej na kraj, na środowiska patriotyczne. Bo ja mówię, nie trzeba wiele wysiłku. Mędrkowie internetowi, błyśnijcie, niech was zaprosi ktokolwiek z Polaków na tam, za ocean, niech wam zorganizują spotkanie, im to powiedzcie, że to Chiny i Rosja. Powiedzcie im to, tym ludziom, którzy mieszkają od kilkudziesięciu lat, niektórzy już od któregoś pokolenia, tak jak ja na swoich spotkaniach, tak miałem okazję rozmawiać z Polakami, znaczy z ludźmi, którzy w Kanadzie żyją, w zasadzie już są Kanadyjczykami. Mówią w takim po polsku, ale z akcentem. Mhm. Nigdy w Polsce nie byli, są z rodziców Polaków, mają polskie imiona, wiedzą, że są z pochodzenia Polakami i bardzo dobrze Polsce życzą. I tam takich ludzi spotkałem i się bardzo cieszę, że jednak te polskie korzenie, że to tam się pielęgnuje. I powiedzcie to, że gdziekolwiek indziej na świecie Polacy mieli szansę przeżyć, wzbogacić się,
zakładać rodziny, pielęgnować tradycję rodzinną, nawet jeżeli znaleźli się w warunkach takich, powiedzmy, rodzinnych już także z innymi narodami. Organizacje polonijne. Mieć własne lokale i tam nikt im nie zabroni ani wjazdu, ani spotkania. Ni to, i można pójść do i to nie tylko polskie domy kultury, można pójść do takiego miejskiego domu kultury na spotkanie, tak? Z kim kto chce. I kierowniczka hinduska tam, dzień dobry, proszę bardzo. Gdzie Polacy mają taką pozycję, jak nie za oceanem? I jak mówię, jeżeli któryś z was tą swoją gadaniną, tym pierdolamento internetowym jest w stanie spowodować, że tam ci zaproszą was ludzie, którzy całe życie pracują uczciwie na siebie, nie tracąc polskich korzeni, to ja powiem, że się myliłem. Tylko nigdzie was nie zaproszą, bo wiedzą, że jesteście ruskimi pomiotłami. I gówno znacie nie życie. Przypomnę, że też w Niemczech dalej obowiązują ukazy Hitlera, Adolfa, tego Austriaka, który piękne obrazy, nawet maryjne, malował. Gabcia z Disneya. które to ukazy Hitlera pozbawiły Polonię na terenie Niemiec wszelkich praw i własności. Do dzisiaj to działa. Do dzisiaj ukazy Hitlera w państwie niemieckim są wiążące wobec Polonii. A co do Chin? No, paru Polaków wyjechało, ale większość szybko wraca albo wyjeżdża gdzie indziej, na przykład na Tajwan. Tak. Natomiast pan Gwiazdowski znowu błysnął. Stwierdził, że on kibicuje Chinom, żeby yuan zastąpił dolara w rozliczeniach naftowych. No ciekawe, to ja zadam pytanie panu Gwiazdowskiemu, czy swoje oszczędności przechowuje w dolarach, czy w yuanach. I koniec tematu. Niech nie mówi, że nie ma oszczędności. Bo jak nie ma, to jeszcze gorzej. To wolno. To niech nie gada. Nie, tutaj widać takie szersze zjawisko, że cała ta stajnia związana z Korwinem, no okazuje się, kibicuje Chinom, bo tam przecież i pan, zdaje się, Sadowski parę dni wcześniej wypalił ciepło o Chinach. Pan Gwiazdowski to już wcześniej, a teraz już no tak całkiem, jak ten, jak się nazywa? Wszyscy czołowi wolnorynkowcy. Ten rodzaj, nie, chodzi mi ten rodzaj małpy w zoo, taki, co tak pewną część ciała eksponuje. Pawian właśnie błysnął tutaj czerwoną dupą. Także no, całe to towarzystwo, zobaczcie, skupione kiedyś wokół najwyższego czasu, Korwina i tak dalej, no okazuje się, że ma jakieś takie różowe myśli cały czas. No i takie. Teraz proponuję zmienić nazwę z Centrum Adama Smitha na Centrum Deng Xiaopinga, no bo tam w albo końcu... Może, Xi Jinpinga może albo jakiś albo Xi. Centrum Konfucjanizmu może by tak... Bo to pan Gwiazdowski twierdził, że już nie chrześcijaństwo biblijne, nie ten protestantyzm jest ostoją wolnego rynku, ale konfucjanizm to dopiero będzie wolny rynek. Tak, takie kucypały właśnie Gwiazdowski pieprzył. No, wiesz, można przeżywać takie przygody intelektualne, no bo nikt nie zaprzeczy, że to w końcu ostatnie rządy komunistów w Polsce wprowadziły naprawdę wolny rynek, a rządy późniejsze już tylko się wycofywały. To też taką narrację można sprzedać. Tylko, można. Tylko powiedzmy sobie, że to nie było dla dobra obywateli, tylko dla własnej sitwy żeby politycznej. Ukraść. I taką się często sprzedaje, tak, o tej ustawie Wilczka, która tak, może i w treści była dobroczyńca. Fajna, tylko wiadomo komu. Tylko ja akurat wtedy handlowałem, muszę powiedzieć, taki zwykły sklepikarz, to niewiele z tego począł. To, to trochę jak w sądach, nie wystarczy nawet zrobić ustawy, jeszcze najpierw trzeba tych ludzi, którzy z wcześniejszej korzystali. Trzeba mieć właściwych ludzi do roboty jeszcze. Przejdźmy jeszcze do sprawy, czy wróćmy do sprawy w sumie też Polonii poniekąd. Kibic pobity w Danii przez policjantów wyszedł na wolność. Donosi portal WP. W poniedziałek odbyła się rozprawa w Kopenhadze. Sam pan Grzegorz powiedział: dwóch policjantów, którzy mnie fałszywie oskarżają, nie stawiło się na rozprawie. Sędzia odroczył sprawę do 2 listopada. Zrobił to po zapoznaniu się z materiałem dowodowym. Pani prokurator pokazywała filmiki, na których widać, że to tak naprawdę Polacy mają rację. Jak wynika z jego relacji, duńska policja nie wpuszczała Polaków na sektor. To też wiemy. To była oficjalna decyzja i była wobec nich agresywna. On rzeczywiście się przyznał, że tam kopnął chyba jednego z policjantów, tak. Ale to po tym, jak ten policjant uderzył pałą jego dziewczynę, nie? Przyznam się do kopnięcia duńskiego policjanta oraz oplucia. Goe tłumaczył, że był w nerwach, a policjanci uderzyli jego dziewczynę. Ta. Dla mnie rzeczą niesłychaną jest to, że akurat policja używa tego rodzaju
środków przymusu, czyli że bije pięściami, dusi kolanami, no jeszcze biją leżącego. A. To ja pytam, co? Nie mają gazu, nie mają paralizatorów? No on już był praktycznie unieszkodliwiony, leżał na ziemi, no twarzą ja do ziemi. Że niezależnie od tego, ile kto waży i czy ma tatuaże, czy nie, to gaz działa tak samo. Jeżeli policja duńska nie wie, jak korzystać z miotacza gazu czy z paralizatora, no to ja nie wiem, kogo tam zatrudniają. Ja widziałem też takie sceny, zdaje się, z Belgii, czy tam z Holandii, czy tam też taki drobny zatarg z miejscowymi imigrantami, powiedzmy. Drobny zatarg przerodził się w takie kilkudziesięcioosobowe przepychanki uliczne. A tylko dlatego, że tam na interwencję przyjechały takie opasłe baby w mundurach policyjnych. Jak najpierw wyszedł taki policjant 2 metry wzrostu i tam jednemu strzała walnął, tam ten fik, to już było dobrze. Pozamiatany. I tam było 2 policjantów i sprawa była zamknięta. A jak przyjechały radiowozami takie, mówię, opasłe lochy i tam zaczęły przemawiać do tych muzułmanów, to oni już tam z pazurami wyskoczyli, bo nie będą im tam baby dyscypliny nakładać. To widać, jakimi się dysponuje ludźmi w policji, czy jest eskalacja napięcia, czy nie. No i tyle w temacie. Było takie nagranie chyba z Szwecji, gdzie do jednego awanturującego się właśnie imigranta po w jakimś czasie zjechało się chyba 30 policjantów i nawet helikopter jeszcze, helikopter, wszystko. W ogniu czy bez ognia? Helikopter filmował, tak, żeby były dowody w sądzie. Nie, no to jest kpina, ale wracając do tej sprawy, tu rzeczywiście pozostaje niedosyt, jeśli chodzi o działania państwa polskiego, bo nie słyszałem, żeby państwo polskie podjęło jakieś takie propagandowe, głośne środki upominania się o swojego obywatela. Nie słyszałem też, żeby Polski Związek Piłki Nożnej tutaj w jakiś sposób zwrócił się przynajmniej z próbą takiego wyjaśnienia czy zdyscyplinowania kolegów z tego Związku Duńskiego za tak skandaliczne zachowanie w stosunku do przecież przyjaźnie nastawionych kibiców. Przecież to nie chodziło, tu nie był jakiś mecz, który tam wielkiego ryzyka czy czegoś takiego, to byli ludzie, którzy często tam pracują, czy w sąsiednich krajach skandynawskich, czy z Niemiec przyjechali, czy z Polski. Także tutaj zachowanie zarówno tych władz piłkarskich tamtejszych, jak i władz policyjnych, no jest skandaliczne, prowokujące Polaków i niestety ja nie słyszałem jakiegoś, może państwo słyszeli i nas tu poprawią, ale ja nie słyszałem jakiejś zdecydowanej reakcji MSZ-u, że nie godzimy się, żeby Polacy byli tak traktowani. Powołujemy się na Izrael. Wyobraźcie sobie, żeby gdzieś grała reprezentacja Izraela i tak byli potraktowani przez belgijską, francuską czy duńską policję kibice z Izraela. Wyobrażacie to sobie? Nie wpuszczamy kibiców z Izraela, tak? No to wyobraźcie sobie. I teraz widzicie, że kiedy my mówimy, że chcemy być tak samo traktowani jak obywatele Izraela, chcemy, żeby Polska osiągnęła taki status państwa, to w twoim programie paszport, żeby polski paszport liczył się przynajmniej tak jak paszport izraelski. To co, to źle chcemy dla Polaków? No powiem, że źle. Aha, źle. 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 No tak, no to źle chcemy, no źle. Wiecie. 53 dni w areszcie spędził ten młody człowiek. No, dobrze, że uszedł z życiem, bo wyglądało to naprawdę groźnie, że będzie miał jakieś uszkodzenia mózgu czy coś podobnego. Dostać pałką w głowę, szczególnie jak się leży na betonie, to można Tak, dlatego zabić. Bardzo to tragicznie wyglądało. Mówię, spędził prawie 2 miesiące w areszcie. I co? I to jest dobrze? Jesteśmy kwita? Nie. Tu, mówię, gdyby tak potraktowano Izraelczyka, to już na kolanach by chodził w tej z powrotem ambasador Danii w Izraelu. Tam przed, pewnie już z powrotem. Albo już by jechał. Nie? A widzicie, tu Polaka, no to tam wypuszczą, nawet mu odszkodowania nie dadzą. No dobra, no to wracaj do domu, już siedziałeś 2 miesiące, to ci wystarczy, spieprzej, nie? No to tak się traktuje Polaka dzisiaj za granicą, nie? Ale na to pozwala państwo polskie. Podobnie kibice niemieccy, jak tam krzyczeli Sieg Heil i tak, i tym podobne zachowania były na meczu, dostali mniejszą karę niż Legia za wspaniałą oprawę patriotyczną. Na przykład. To pokazuje, że rzeczywiście Czwarta Rzesza działa.
No ale wyrzucają z armii podobno za prawicowe poglądy niemieckie. No bo teraz przyjmują islamistów w to miejsce, rozumiesz, to żeby nie było napięć, no to tych, wiesz, no jest, po prostu jest mądrość etapu. Aha. Teraz jest taki etap, no i... Tak, Bundeswehra... Czyli prawdę o Niemcach poznasz na stadionach, tak? Bundeswehra zwolniła ze służby za, jak to określono, poglądy skrajnie prawicowe w ostatnich 5 latach. A co, chciał obniżenie podatków, czy co? Nie wiem, co skrajnie 18 osób, żołnierzy i pracowników cywilnych, ale wojskowy kontrwywiad bada obecnie 391 takich spraw, czyli może się to mocno zwiększyć, ta liczba. Rzecznik ministerstwa twierdzi, że liczba takich przypadków spadła po likwidacji powszechnego obowiązku służby wojskowej. No to, to dosyć oczywiste. Czy eliminują od razu na wstępie. Od lipca kandydaci na żołnierzy zawodowych są sprawdzani przed przyjęciem do wojska. O, super. Taka zmiana. Tam kobitka jest ministrem, zdaje się, tego brudelu. Tak, w ogóle teraz jest bardzo dużo kobiet ministrów obrony narodowej, nawet na Bałkanach, co mnie najbardziej zdziwiło. No bo na Zachodzie to... No ja, także za mundurem baby sznurem. Ale w mundurze? Nie, no to minister nie musi być cywilny w mundurze. Cywilny minister. Jak koledzy geje w rządzie, to jeszcze w armii masz jacyś normalni. Także tak, Ursula von der Leyen jest szefową resortu obrony w Niemczech. Także tak się teraz dzieje. O zwalnianiu z powodu jakichś skrajnie islamskich na przykład poglądów nie słyszę. Albo skrajnie lewicowych. Nie, ci o islamskich poglądach to sami się organizują, to ich nie trzeba do armii wcierać. Ale wchodzą. Ale wchodzą. No. A co? Dobrze, teraz proponuję, jako że dochodzi druga, przejść do kalendarium, co codziennego. Proszę bardzo. Dzień 24 października i wydarzenia w Polsce. W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria podpisały akt trzeciego rozbioru Polski. W 1934 prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 1945 do Gdyni powrócił żaglowiec Dar Pomorza, internowany w czasie wojny w Szwecji. Tego też dnia Polska wstąpiła do Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1946 major Narodowych Sił Zbrojnych Antoni Żubryt i jego ciężarna żona Janina zostali zamordowani w Malinówce na Podkarpaciu przez agenta Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Jerzego Faulina. 1956. Odwilż Gomułkowska. Władysław Gomułka wygłosił przemówienie do kilkuset tysięcy osób podczas wiecu na warszawskim placu Defilad. No tu przypomnę, że Władysław Gomułka przesiedział parę lat w komunistycznym więzieniu za odchylenie nacjonalistyczne, jak mu zarzucał Bierut. No tu jest ciekawostka. Bierut był prezydentem Polski, a podobno nie miał obywatelstwa polskiego. To warto sprawdzić. To Gomułka może też skrajnie prawicowiec. No tak, Gomułka był według mnie skrajnie prawicowcem. No zresztą jak Gomułka doszedł do władzy, natychmiast wyrzucił swych oprawców, zwłaszcza z resortu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i to były takie akcje o charakterze wyrzucania tych sowieckich doradców. To się bardzo w Polsce podobało, bo wielu ruskich przebranych w polskie mundury po prostu w wojsku dowodziło, nie znając języka polskiego. Natychmiast to towarzystwo cofnął do Związku Radzieckiego. W 1965 Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu komediowego Wojna Domowa w reżyserii Jerzego Gruzy. Znowu leci ten serial, bardzo fajny. I wydarzenia w świecie. 1273. Założyciel dynastii Habsburgów, Rudolf I, został koronowany na króla Niemiec. 1648. Zawarto pokój westfalski kończący wojnę 30-letnią. 1812. Inwazja na Rosję. Zwycięstwo wojsk napoleońskich w bitwie pod Małojarosławcem. W 1836 Amerykanin Alonzo Phillips opatentował zapałki. W 1901 w dniu swoich 63 urodzin nauczycielka
Annie Taylor jako pierwsza osoba pokonała zamknięta w drewnianej beczce wodospad Niagara. Kto był nad Niagarą, to zapewniam, że to naprawdę było duże ryzyko. To spory, spory wodospad jest. W 1920... Czyli przeżyła. No tak. No, no piszą, że pokonała. To nie on ją pokonał, tylko... A nie przestał płynąć. No nie, no cały czas tam ten wodospad jest czynny. Działa. Tylko co czas do czasu odrywają się takie podobno bloki skalne i tam to, na dole. I czasem z jakichś powodów to przekierowują, i to, ale potem znowu wraca. Coś no tam, byłem, tam jest fajne miejsce i tam można sobie przepłynąć pod tym wodospadem. Specjalnym takim stateczkiem spacerowym wkłada się takie płaszcze foliowe z kapturami. I tam wszyscy wyrzucają po tym rejsie te płaszcze, bo to takiego na rozległego użytku w ramach biletu to jest. No to nie no ekologiczne. Ja sobie przywiozłem na pamiątkę i jak pada deszczek, to sobie chadzam sprzęt na spacer w takim płaszczyku z napisem Niagara. A co mnie zrobią? Dalej. 1929. Czarny czwartek, krach na giełdzie nowojorskiej zapoczątkował wielki kryzys. W 1931 Al Capone został skazany na karę 11 lat pozbawienia wolności za oszustwa podatkowe. W 1938 podczas spotkania w Berlinie minister spraw zagranicznych Józef Beck, Joachim von Ribbentrop, strona niemiecka, pierwszy raz poruszyła kwestię włączenia wolnego miasta Gdańska do Rzeszy i budowy eksterytorialnej autostrady oraz linii kolejowej przez polskie Pomorze. W 1945 weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych i powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych. 1946. Kamera umieszczona na wystrzelonej przez Amerykanów niemieckiej rakiecie V-2 wykonała pierwsze w historii zdjęcie Ziemi z przestrzeni kosmicznej z wysokości 105 km. 1950. Premier Francji René Pleven przedstawił swój plan włączenia Niemiec zachodnich do europejskich struktur obronnych. No, Francuzi tak kombinowali, żeby Niemcy nigdy mi się nie wymknęli już spod kontroli. Też były te porozumienia gospodarcze, Europejska Wspólnota Węgla i Stali. No, Francuzi się łudzili, że Niemcy nigdy już nie będą stanowić dla nich zagrożenia, jak nawiążą takie partnerstwo. No, ale Niemcy mimo wszystko i tak zdominowali ten cały interes, zwłaszcza poprzez wówczas takie wolnorynkowe reformy, zwłaszcza Erharda. I w zasadzie Francuzi wpuścili sobie lisa do kurnika, chcąc spacyfikować. 1951. Rząd w Lhasie pod groźbą interwencji wojskowej ostatecznie zaaprobował 17-punktowe porozumienie z Pekinu, zawarte 23 maja, bez stosownych pełnomocnictw przez tybetańską delegację, na mocy którego Tybet został włączony do Chin. 1950. Tak, wszystko pokojowo. I to nie imperializm. To porozumienie nie było. Oni tak chcieli po prostu przyjść z pomocą Tybetańczykom, bo byli zacofani. Zacofani. W 1900... No, jak cholera. W przepaść. Nad przepaścią. I wykonali krok do przodu dzięki tak. pekińskim braciom. W 1956 kryzys sueski. Delegacje rządowe Francji, Izraela i Wielkiej Brytanii zawarły tajne porozumienie, na mocy którego Izrael miał wywołać konflikt z Egiptem, dając tym samym dwóm państwom zachodnim pretekst do zajęcia strefy kanału sueskiego. No, bardzo sprytne posunięcie, tylko to było takie drugie oblicze, że to jest Związek Radziecki chciał raczej przy pomocy Egiptu zająć tę strefę kanału sueskiego. Gdyby nie Izrael, to prawdopodobnie większość handlu światowego by się odbywała dookoła Afryki. W 1960 eksplozja rakiety R-16 na kosmodromie Bajkonur zabiła co najmniej 92 osoby, w tym marszałka Mitrofana Niedzielina. Niebezpieczny zawód, ten marszałek radziecki. Chyba więcej marszałków tam zginęło niż szeregowców. Każdy, i to nie w czasie wojny. Każdy chciał się pokazać. I to nie w czasie wojny. W 1989 podczas spinaczki na himalajskiej 8000 lotce zginął Jerzy Kukuczka. W 1990 na archipelagu Nowa Ziemia przeprowadzono ostatni radziecki i rosyjski próbny wybuch jądrowy. To wszystko na dzisiaj.
Oby ostatni w ogóle rosyjski wybuch jądrowy. Daj Boże. A my wracamy do kraju. Opozycjoniści, jak już zaznaczyliśmy, apelują do Ministerstwa Nauki o dokonanie dekomunizacji i lustracji środowiska naukowego. Informuje o tym nasz dziennik. Skierowano pismo do ministra Gowina, w którym wskazuje się, że dekomunizacja powinna wyrażać się ustawowym zakazem zajmowania kierowniczych stanowisk profesorskich na uczelniach przez byłych członków PZPR, funkcjonariuszy służb specjalnych PRL i jej agentury. Nie da nic, bo to już są dynastie i synkowie starych komuchów są jak najbardziej proeuropejscy i to ich nie obejmie. Do tego Stowarzyszenie Ogólnopolskie, Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych, które to pismo skierowało, chce unieważnienia wszystkich dyplomów nadanych przez Akademię Spraw Wewnętrznych, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KCPZPR, Wojskową Akademię Polityczną imienia Feliksa Dzierżyńskiego oraz dyplomy wydane przez podobne uczelnie w krajach komunistycznych, a także pozbawienia tytułów naukowych osób, które je uzyskały w okresie PRL. Uzyskały tytuły w okresie PRL za prace doktorskie mające na celu jedynie komunistyczną propagandę i zawierające fałsze historyczne. No za fałsze historyczne, no to z definicji praca powinna być zdyskwalifikowana. Tu myślę, że można dorzucić właśnie z tych zagranicznych uczelni Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych, które ukończyło wielu naszych obecnych jeszcze dyplomatów. Tam. Nic z tego nie będzie, bo wiadomo, że minister Gowin na to nie pójdzie. Po drugie, większość spraw jest mocno przedawniona, bo to już ci starsi panowie, którzy naprawdę 27 lat w ciepełku przesiedzieli, nic im się nie stało, to albo już sobie głowy nie zawracają pracą na wyższych uczelniach, albo wyhodowali swoich następców, którzy pod paragraf nigdy nie będą podpadać, a robią dalej złą robotę. I tyle w temacie. Tu oczywiście zgadzam się, że prezerwator złogów komunistycznych na uczelniach, obecny minister szkolnictwa wyższego i nauki, nie zrobi nawet, nie kiwnie palcem, żeby dotknąć w ogóle interesy tego środowiska, ale cieszy bardzo, że ten postulat został wreszcie zgłoszony. 30 lat po tak zwanym odzyskaniu niepodległości bierzemy się za dekomunizację uczelni wyższych, czyli szkolenia elit, tak jak powiedziałeś. Gdyby 30 lat temu ten postulat wprowadzić, wtedy mielibyśmy dzisiaj już nową elitę. A tak, nie dość, że mamy tych dziadków i ojców komunistycznych, to mamy ich potomstwo przeróżne, rozplenione na uczelniach i dzisiaj no, z tych złogów już, bo na tych nie ma tak za bardzo paragrafów, nie? No co powiesz, że no to za ojca, czy za dziadka, za stryja będziemy. Ja myślę, że można by wejść właśnie w te fałsze historyczne i inne, tak jakby przeglądnąć te wszystkie prace faktycznie pod kątem merytorycznym, czy one się nadają. Przeglądali, to wiemy, że tego nikt nie zrobi. Właśnie, bo to jest słuszny kierunek myślenia. Ilu mamy uczciwych naukowców? Problem jest taki, że... Którzy by mogli to sprawdzić. Tak. Właśnie. Początek lat 80., czyli po pierwsze ten czas powstania Solidarności, a drugie wprowadzenia stanu wojennego. I później był to czas, że zwłaszcza środowiska akademickie były mocno przepłukane. Jednym pozwolono wyjechać za granicę, innych zmuszono do wyjścia ze stanu naukowego do zupełnie innej działalności. Czyli ci najlepsi, niepokorni, nie przeszli, w zasadzie tam były czystki, co tu dużo mówić. Tak samo i w telewizji było te czystki, pan Miecugow czy pani Olejnik, to w wyniku właśnie takich czystek rozpoczęli swoje kariery w programie trzecim, bo innym nie pozwolono pracować po stanie wojennym. To było w środowisku naukowym. Niepokornych, tych, którzy byli postrzegani jako tacy najbardziej groźni, no, przetrzebiono, nie mieli miejsca na wyższych uczelniach i koniec, kropka, trzeba by co, ich teraz przeprosić, przywieźć z powrotem do kraju? No nonsens, tego się nie da zrobić. To jest już bezpowrotna strata. Odstrzelono przywódców stada. Tutaj wydaje się, że już jedynym narzędziem uzdrowienia tej sytuacji jest rzeczywiście wprowadzenie wolnej konkurencji i sprywatyzowanie tych uczelni. To już wtedy
uczelnia będzie komunikowała swój profil, czy to jest uczelnia komunistyczna, czy europejska, czy konfucjańska, nie? Tak. Czy też chrześcijańska, republikańska i tak dalej, nie? Że uczelnie będą musiały taki szyld wywiesić i teraz już władze, czy właściciele tej uczelni będą dobierać sobie już profesorów tak, jak będzie to im się podobało. Ja nie widzę, może profesor Jotkowski tutaj jakiś pomysł podrzuci, jak uzdrowić sytuację polskich uczelni, bo ja nie widzę innego wyjścia, jak zrobienie tutaj całkowicie wolnej Amerykanki. Wtedy już sobie studenci i zlikwidowanie wybiorą ministerstwa. To na początek. Minister Gowin bardzo się tutaj mocno interesuje taką oto sprawą, żeby była ścisła współpraca gospodarki, zwłaszcza przemysłu, z wyższymi uczelniami, zwłaszcza z tymi o profilu technicznym, czyli tak czy inaczej obiecuje zasilenie finansowe tym skostniałym, skorumpowanym sitwom i ja wątpię, czy polski biznes tak naprawdę na tym skorzysta, nie wiem. Nie skorzysta. To jest duża obawa, że będą rzucane kłody pod nogi, że będzie... Jak coś rzeczywiście wynajdą, to ukradną. To się zaraz sprzeda Niemcom, Chińczykom, nie wiadomo tam komu, nie? Ale w większości przypadków będą to zwykłe wyłudzenia. Będą to zwykłe wyłudzenia. Jeden z naszych widzów mówił o tej próbie gazyfikowania węgla pod ziemią, że absolutnie nie chodziło o to, żeby opracować technologię działającą i wprowadzić ją w życie. Chodziło o to, żeby wyciągnąć jak największy, ogromny grant na ten cel. Tak. To był. Także te wszystkie współprace uczelni i biznesu to będzie tylko tyle, żeby uwłaszczyła się część zaangażowanych w to dyrektorów tych państwowych firm i przede wszystkim naukowców tych państwowych. Nie? No i to o to chodzi. No. Tak czy inaczej, wyższe uczelnie są w zasadzie przedsiębiorstwami o charakterze socjalistycznym, utrzymują się z pieniędzy podatnika, opowiadają studentom, że studia są bezpłatne. No, rzeczywiście dla niektórych to zobacz, od bajek zaczynają. Bezpłatne, ale potem nie można zarabiać pieniędzy. No. I ten wrócę do tego protestu młodych lekarzy. No. Jak sądzicie, dlaczego zarabiacie tak mało? Bo jesteście ofiarami tego systemu. Oni tego nie są w stanie pojąć. Za darmo wam pozwalają studiować. No wprawdzie tam musicie płacić za drogie podręczniki i tam inne rzeczy, ale profesorowie nie idą do was po pieniądze, tylko ministerstwo płaci. W zasadzie tu chodzi o produkowanie jak największej ilości takich, ofiar systemu. I dlatego też już na takich kierunkach, zwłaszcza humanistycznych, to się studiuje, żeby tam mieć wyższe wykształcenie i tak nikt nie wiąże swojej przyszłości z pracą, że tak powiem, zgodnie z kierunkiem wykształcenia. I to są produkowanie takich fertków kiepskich, tylko w trochę innej formie, bo on mówi, że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z jego wykształceniem. I to jest niestety ta ponura, ta satyra właśnie, ponura satyra na los polskiego inteligenta. W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z waszym wykształceniem. Jeżeli ten system nie ulegnie zmianie, to będzie zawsze kosztowne, ale nigdy nie będziecie mieli gwarancji tego, że będziecie tak naprawdę potrzebni konkretnym ludziom czy ideom. Studia wyższe w Polsce przede wszystkim służą, żeby po pierwsze zarabiała komunistyczna nomenklatura, także w uczelniach prywatnych, bo spora część uczelni prywatnych jest mocno skorelowana z czynnikami rządowymi i na przykład politycy wydają ustawę, że wszystkie panie w Izbie Skarbowej muszą mieć przynajmniej licencjat. No to już zaraz na drugi dzień gotowa jest oferta, czyli wiecie, wszystko wcześniej przygotowane dla pań z Urzędu Skarbowego, żeby tam za bardzo się nie musiały wysilać, a żeby zapłacą tam za parę semestrów po kilkaset złotych i tak dalej. I to komunistyczna sitwa ściąga. Dalej chodzi o komunistyczną sitwę tych profesorów, o których się upomniały te stowarzyszenia tych solidarnościowców prawdziwych, to głównie chodzi o to, żeby oni mieli etaty. Żeby przecież żaden normalny student od takiego idioty nie chce się uczyć, nie? Bo tam nie ma czego. Nie? Jak on pisał z marksizmu jakąś pracę, no to co on może dzisiaj powiedzieć mądrego? Generalizuje, oczywiście to nie jest, nie wszyscy, niektórzy tam
mimo że byli marksistami, to nawet tam coś mądrego jeszcze w innych dziedzinach przejrzeli na oczy zrobili, albo w innych dziedzinach pracowali, nie? Tam w naukach ścisłych i tak dalej, czyli tu plietli te kucypały komunistyczne, no ale tutaj mają dorobek naukowy, ale mówię głównie o tych naukach humanistycznych, to tam jak on był marksistą i pracował w naukach humanistycznych, to jest skończonym jełopem i nic tam mądrego on tam już ludziom dzisiaj nie powie. To chodzi o to, żeby oni mieli takie apanaże po tam 6, 8, 10 tysięcy, bo niekiedy na kilku etatach ci profesorowie pracują. Także to jest drugi cel. No ale jest jeszcze cel bardziej groźny. Mianowicie jest to demoralizacja młodego pokolenia. Zamiast człowiek zaczynać, skończy tam 14, 15, 16 lat i brać się do roboty, nie? No to on idzie na karierę, żeby być studentem. Co on robi na studiach? Nie? To warto się wybrać na początek roku akademickiego, gdzieś w październiku, przejście po akademikach. Rodzice, jak nie wiecie, to się przejście po akademikach, szczególnie rano, jak wygląda akademik po nocnej nauce. Nie? No to Sodoma i Gomora... Książki walają się po podłogach. Sodoma i Gomora nie wyglądały dużo lepiej. Nie? Także to jest sposób na demoralizację młodego pokolenia. I kolejny cel to odsunięcie tego bezrobocia, bo gdyby ci ludzie wyszli na rynek pracy w wieku 18 lat, od razu by skoczyło bezrobocie. A tak ich się pakuje na te uczelnie. Przypominam, że 50% młodych ludzi w Polsce idzie na wyższe studia. 50%. A w rzeczywistości nadaje się 3 do 5. Reszta to są zmarnowane pieniądze. I życiorysy. I życiorysy, bo ci ludzie, gdyby się wzięli do tego, by być tam glazurnikami, hydraulikami, elektrykami, kierowcami, to już przez te 7 lat studiów, bo tak mniej więcej średnio to wielu zajmuje, nie? Dorobiliby się, no może już by sobie dobry samochód kupili przez ten czas, umieliby coś zrobić rzeczywiście. Tak, mieliby już firmę, mieliby może zaczątek mieszkania i tak dalej, żeniliby się, rodzili dzieci, a tak oni się wynaturzają i praktycznie ich życiorys zawodowy zostaje złamany. No i ta postawa roszczeniowa, którą widzimy teraz w tej głodówce, która w zasadzie głoduje się na węglowodanach, to już ja takich młodych lekarzy w ogóle bym cofnął z powrotem na pierwszy rok studiów, jeżeli oni twierdzą, że głodują, a piją soki, to widzimy, że nie mają podstawowej wiedzy dietetycznej. Nie, no bo kawioru nie dostają. No ale my dlaczego nie głodujecie na białku? No, też jest jakimś... Albo na schabowym można by sobie głodować. Makroskładnikiem diety. Nie? Schabowego byście sobie jedli? Ja proponuję, żeby wszystko było klarowne i bez owijania w bawełnę, prowadzić głodówkę tylko między posiłkami. Ale konsekwentnie. Tak, i strajki w dni wolne od pracy, nie? Także nic dziwnego, że Polska zwija się w tempie tam około 3%, bo 3% to nie jest żaden rozwój. To trzeba pamiętać, że dopiero rozwój się zaczyna realny powyżej 5%. To jest stagnacja. Przy tych kreatywnych bardzo metodach. Tak, dlatego ja mówię, że to, co dzisiaj tam wychodzi 3%, to jest dalej zwijanie się, można powiedzieć, gospodarki, albo co najwyżej stagnacja. Realny procent, to realny rozwój zaczyna się przy tych statystykach powyżej 5%. To dlatego zarabiacie 1500 zł czy 2000 najwyżej i tak dalej, bo na te wszystkie brewerie, jak na przykład zapewnienie darmowych studiów dla 50% młodzieży, no to trzeba naprawdę płacić. A równolegle mówi się nam, że za 10 lat nasza armia będzie w stanie odeprzeć każdego przeciwnika. A co się stanie, jak za 5 lat jakiś przeciwnik się pojawi? No to nie odeprze. Mm-hmm. Ale za 10 już odeprze. Jak się uda. W 37 roku też tak mówiono, ja przypominam. Mieliśmy mieć w 40 którymś, to mieliśmy najlepsze mieć samoloty, karabiny. Do 47 roku zdaje się. To już w ogóle miało być mocarstwo gigant. Ale się przeciwnik, a nawet dwóch, znalazło wcześniej. To może lepiej nie ogłaszać takiego terminu, w potęgę.
Oni liczą... Minister Macierewicz na razie liczy na Amerykanów. Na Amerykanów. Stwierdził, że liczy, że będzie jeszcze więcej niż, niż jest. Tylko przypominam, że Moskwa chce zdestabilizować sytuację w Polsce, Moskwa, Chiny i Niemcy i chcą zniechęcić Amerykanów do tego. Oczywiście Amerykanie się nie dają i różne destabilizacje robią Niemcom. Tu powiemy może więcej za parę dni skandal z Airbusem, że okazało się, że ten niby taki prawilny europejski interes okazuje się jednym wielkim przekrętem. I nie wierzę, że służby amerykańskie nie przyłożyły ręki, żeby się opinia publiczna o tym dowiedziała. I bardzo dobrze. Na pochybel, szkopom i kacapom. A propos edukacji, dostaliśmy dwa listy od naszych widzów. Pierwszy od pani Urszuli. W związku z dyskusją o kreacjonizmie mam ciągle w pamięci artykuł pani Agnieszki Lewańskiej Mądrość Promyka. To jest matematyka, podręcznik numer 1 z 1998 roku. Jest tam bardzo mądrze, naukowo opisana teoria załamania światła, ale nie na tym chcę się zatrzymać. Pani Lewańska swoje rozważania podsumowuje. Kto i kiedy wytłumaczył Promykowi, że powinien się stosować do zasady Huygensa? Skąd promień wie, którędy mu będzie najprędzej? I tak było w podręcznikach 20 lat temu jeszcze. Jest wiele takich pytań, na które nauka nie potrafi odpowiedzieć. Cały dział, o tu mamy nowy numer już w miesięczniku Idź pod prąd, jest poświęcony właśnie takim pytaniom. Także jeśli jesteście zainteresowani oprócz polityki, która jest no, poczesnym składnikiem naszego wydawnictwa, ale też właśnie takimi pytaniami, których przeciętny człowiek na uniwersytecie sobie w ogóle nie ma okazji zadać, zapraszamy do lektury. Tak. Najlepiej w naszym sklepiku zamówić, można też elektroniczną drogą, a jest tam najłatwiej to chyba w Empikach kupić. Tak. Także tak, jeszcze niedawno było w podręcznikach, a teraz mamy w podręcznikach, że Królestwo Dawida i Salomona to nie istniało. Ale to wyobraźcie sobie, że ten tak zwany kalbarczyk chce być profesorem. No to już widzę, iść na dobrej drodze, wie jak to osiągnąć. Miś kolabor, tak? I kolejny jeszcze z tego podręcznika. Na koniec autorka odwołuje się do mądrości ludowej. I tu jest chyba streszczona bardziej współczesna edukacja. Pyta raz Jucha starego Bacę, czy ziemia jest okrągła, czy plaskato? Na to Baca, pewnie, że plaskato. A jeśli plaskato, to na czym stoi? A na łowieckach. A te łowieckie to na czym stoją? A na baranach. A barany na czym? A na niedźwiedziach. A te niedźwiedzie... Juchasie, wyście tu po nauki przyszli, czy w gębę dostać? To jest mniej więcej podsumowanie w dużej większości polskich uniwersytetów na kierunkach humanistycznych i podobnych. I drugie od pani, która się podpisuje jako Stałowicka, idź pod prąd. Wysyłam wam spojrzenie Niemców na pochodzenie człowieka. Trochę mnie to zdjęcie rozśmieszyło i zażenowało. Otóż wygląda to tak. Tu jest podpisane, wszyscy jesteśmy Afrykańczykami. Afryka Korps, tak? Się zjechał. Ot i takie Towarzystwo Muzeum Neandertalczyków w Niemczech. Oczywiście wiecie, dlaczego takie zdjęcie i takie kucypały są opowiadane? Właśnie tylko po to, żeby usprawiedliwić multikulti. To jest nauka w służbie ludu. No macie. Jak było w Związku Sowieckim, tak jest w Sojuzie Europejskim. Jak już jesteśmy przy zdjęciu, to może pokażmy w takim razie zdjęcie dnia z dzisiejsze od Pawła z klubu Idź pod prąd Londyn. To jest Japonka. Pani z Japonii, która pomaga Idź pod prąd sprzątać groby polskich bohaterów w Wielkiej Brytanii. Na zdjęciu jest... serdeczne pozdrowienia i słowa wdzięczności. Grób generała Bobińskiego. Także Idź pod prąd działa na Żydów, a także na Japończyków. No Japończycy tu się dobrze jakoś odnajdują, bo mówiliśmy trochę o Czechach. Tam lider jednej z partii ma japońskie, z połowie chyba Japończykiem, czy nawet... Tak, nie, i wygląda jak Japończyk. I nawet wygląda jak Japończyk i podobno bardzo tu pan Aleś, nasz korespondent z Czech, mówi, że bardzo dobrze prezentował się w kampanii wyborczej, że wszyscy, jak byli pytani o cokolwiek, to mówi tak,
ale albo nie, nie, albo mniej tak, lub więcej nie i tak dalej. I on odpowiadał tak, nie, jestem za, jestem przeciw, tak, nie. Normalnie jak człowiek. Miał poglądy. Miał poglądy, także tutaj akurat to wzbogacenie kulturą japońską rzeczywiście Polsce i Czechom wychodzi bardzo dobrze. Tak. Tomio Okimura. Pozdrawiam. To jest ten z Czech. Poruszyliśmy sprawę sitwy na uczelniach, a sitwa w sądach też ciągle trwa. Ta kluczowa. Pan Cimoszewicz radzi im strajkować. No. Co prawda stwierdził, że nie mogą strajkować. To a może by chcieli wyjechać za granicę wschodnią? Wszyscy razem, ciupasem. Nie mają prawa strajkować tak normalnie, czyli przestawać pracować, ale doradza im strajk włoski, czyli dopełnianie wszystkich formalności, co przy polskim prawie faktycznie tak może sparaliżować całkowicie wszystko. Czyli Cimoszewicz wie, w jakim bagnie współuczestniczył, bo on tworzył to prawo. Cimoszewicz jest bardzo ciekawą postacią, bo ja przypomnę, że w czasie kampanii prezydenckiej, w której brał udział, to nagle tam jakaś afera z fałszowaniem podpisów wyniknęła i tak dalej. Mówiąc krótko, żeby nie konkurował przeciwko Donaldowi Tuskowi, to służby go tam spacyfikowały jak należy. I on nie miał oszczędności w juanach, też wam powiem. Nie. Tam chodziło o dolary. Tak. No i pan Cimoszewicz, jako taki człowiek, który wie, co to znaczy mądrość etapu, natychmiast przestał podskakiwać ruki po szwam, komu trzeba, czyli służbom, wycofał się, i już wiedział, z kim należy współpracować. Już jego synek jest posłem z Platformy. On tak nadaje, jak Platforma sobie życzy, nawet bardziej. Czyli jak doszedł do wniosku, że jak nie można kogoś pokonać, to trzeba się do niego przyłączyć. Taka mądrość etapu. Czyli on ma taki bardzo elastyczny kręgosłup. Jest pragmatykiem. Aha, gumowy kręgosłup. Tak. Ma prezerwator. Bardzo niepochlebne zdanie o sędziach. Po prostu stwierdził, że nie posłuchali jego apelu. No ale dlaczego? Wie pan. Po pierwsze, to nie są politycy, to w rozmowie w RMF FM. Po pierwsze, to nie są politycy, oczywiście ci ludzie nie wybierali swojego zawodu po to, żeby się zajmować polityką. A po drugie, to jest często zwykły ludzki oportunizm. Wolą nie ryzykować, wolą nie wychylać się, wolą to przeczekać. No to dlaczego? No sobie powiedział. Zna naturę ludzką. No sobie powiedział, tak właśnie zrobił. Dobry pan. Tak. No jego syn to jest taki mniej rozgarnięty od niego, bo tam parę razy go zapraszałem do różnych takich debat w telewizjach, to muszę powiedzieć szczerze, że dużo litości i zrozumienia przejawiali jego adwersarze, żeby po prostu nie zniszczyć go publicznie. I to przychodziło im z trudem. Przekop Mierzei. Hucznie bardzo ogłaszany, że tu sukces i tu przeciwko Rosjanom. Okazuje się, że będzie najwcześniej za kilka lat. No ruszy ci robota, ma w przyszłym roku, no to już niedługo. A właśnie nie. Ale to jak nie, jak tak? Minister Gusty się postarał. W telewizorze mówiły, że ruszy. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Marek Grubarczyk powiedział w TVP Info, że publiczny przetarg na przekop Mierzei Wiślanej ma być ogłoszony pod koniec roku, ale przyszłego. No masz. Przetarg. Daj się spokój, to jest sabotaż. To jest sabotaż. No to więźniów wziąć z łopatami, to jaki to kłopot. Powiedział, że resort już jest właścicielem dróg śródlądowych. Także tutaj a propos tej żeglugi śródlądowej. No ale ta Mierzeja dopiero za ponad rok ma być ogłoszony przetarg. Prawdopodobnie Rosjanie już wiedzą, w jaki sposób załamie się ta obecna władza, stąd projekty prawdziwie strategiczne są odsuwane w czasie, bo już wiadomo, że nikt ich nie zrealizuje. Czyli to jest tylko takie dla nas, wiecie, dla gawiedzi, jak to się mówi tym językiem twórców telewizji, że oni nam taki kit na uszy nawijają, żebyśmy się tam nie specjalnie buntowali, czy nie zobaczyli, że to już jest posprzątane, że to już jest koniec. PiS już nie rządzi. PiS już tylko udaje rządzenie. Że zapowiada właśnie regulację rzek i tworzenie elektrowni wodnych. Myślę, że za 2 lata przy pełnej dokumentacji będziemy już w stanie stworzyć konsorcjum finansowe, które rozpocznie inwestycje w stopnie wodne. Będzie ich naprawdę dużo.
Każdy stopień to elektrownia produkująca prąd. No oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby to wszystko zadziałało jako węzeł komunikacyjny, no to jednak okolice Elbląga trzeba uzbroić w drogi, w kolej, no bo tam jednak to nie wygląda najlepiej z tego, co się dowiedziałem. Po co port, jak nie ma jak tam do niego dojechać, to bez sensu. A tam, no tak. Druga rzecz to oczywiście trzeba porobić te śluzy, bo jednak różnica poziomów jest. To też wiemy. No, nie można przeciąć tych komunikacyjnych połączeń drogowych. Tam jest plan na dwa przejazdy, czyli trzeba żeby zrobić, zawsze jeden był drożny. Czyli te mosty zwodzone muszą być od razu, najpierw muszą być zrobione, zanim się zacznie dziurę kopać, żeby nie odciąć tych ludzi od świata. To jest oczywiście coś więcej niż wzięcie łopat i przekopanie dziury w ziemi. To sobie zdajemy z tego sprawę. Tylko ja przypomnę, że sama idea przekopania urodziła się jeszcze w roku 1992 i to poseł z Porozumienia Centrum pan Krasowski tym się interesował bardzo. Zdaje się, że w IPN-ie obecnie pracuje. Tyle lat nic nie zrobiono w tej sprawie. To bardzo smutne. No oczywiście utrzymanie samego portu wymaga ciągłego pogłębiania, bo tu jednak rzeka nanosi. To jest jednak naprawdę poważne przedsięwzięcie. Tylko tu nie ma co zwlekać i czekać, bo ja mówię, że im dłużej czekamy, tym więcej może być powodów, żeby ten cały projekt się nie powiódł, bo zaraz zaczną ekolodzy martwić się o jakieś tam stworzenia, o których tak nikt dawno nie widział i to będą awantury kolejne. Tutaj myślę, że od tego się zacznie. To trochę wygląda jak strajk włoski. No, z tego rysuje się taki bardzo ponury obraz, że to, co nam naprawdę zostanie po tych dwuletnich rządach Prawa i Sprawiedliwości, mówiłem, że to będzie takie okno, gdzie Polacy będą mogli się zorganizować i tu rzeczywiście, przynajmniej jeśli chodzi o nas, no to dokonaliśmy, no dzięki wam, wielkiej pracy takiej organizacyjnej, mam tu na myśli zarówno tę pracę polityczną, czyli kluby Idź Pod Prąd, jak i duchową, czyli grupy Studium Biblii, które naprawdę zaczynają już samodzielnie, prężnie pracować w całej Polsce i za granicą, ale po rządach Prawa i Sprawiedliwości to jedynym takim trwałym rezultatem dla przeciętnego Polaka to będą te reformy skarbowe Morawieckiego, które doprowadzą do tego, że każdy przedsiębiorca będzie w czasie rzeczywistym monitorowany przez SS. I to zostanie. I teraz przyjdzie jakaś nowe wcielenie Platformy Obywatelskiej, tam oczywiście jakaś partia prezydentka, to mnie tam nie obchodzi, ale to przyjdą wrogowie Polski i Polaków, którzy dostaną narzędzie do zniszczenia wszystkich niepokornych. Właśnie na poziomie finansowym. Tak się skończy. Taki koniec rządów PiS-u widzę jako trwały efekt. Ja na to nie patrzę tak pesymistycznie jak ty, bo oczywiście bierzemy pod uwagę taki rozwój wypadków, że się może nie udać, ale z drugiej strony muszę ci powiedzieć, że nie tracę wiary w to, że rząd przetrwa, nawet będzie rządził dłużej i mu się wszystko uda, bo jak mówię, obserwowałem te konwencje wyborcze Platformy i Nowoczesnej, muszę powiedzieć jasno, że opozycja robi co może, żeby Prawo i Sprawiedliwość nigdy nie opuściło ław rządowych i im to bardzo dobrze idzie. No, z kolei Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, co może, żeby opuścić. No tak, tylko jedni i drudzy zupełnie innym potencjałem dysponują. I nawet działania pana prezydenta mogło spowodować, że jednak tutaj no, sprawy będą szły w dobrym kierunku. No, obyś oczywiście miał rację. Nie? No, naprawdę obserwowanie wypowiedzi polityków opozycji to jest miód na moje skołatane serce. Mówię, naprawdę oni, gdybym był zwolennikiem spiskowych teorii, to bym naprawdę uważał, że oni biorą udział w gigantycznym spisku i biorą wielkie pieniądze za to, że PiS nigdy nie stracił władzy. Władzy może nie straci, ale nic nie zrobi dobrego, czyli będzie to tylko kolejna administracja kolonii. To przecież Jarosław Kaczyński tak o rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u powiedział, nie? Że to jest, jak on to ujął, pamiętacie? Takie
nie kolonia, tylko jakieś bardzo... Tak jak kondominium. Kondominium, właśnie, tak jak protektorat, tak coś mi się kojarzy, że takie kondominium. I dzisiaj, niebawem, rząd ten Prawa i Sprawiedliwości będzie w ten sposób już tylko administrował, bo jest przez prezydenta Dudę ubezwłasnowolniony, jeśli chodzi o możliwość podejmowania jakichś reform i może tylko jeździć limuzynami, brać pieniądze, jakieś przemówienia wygłaszać i tak dalej. To już dzisiaj może, to jedynie dzisiaj już może Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Przejdźmy jeszcze do kilku waszych komentarzy i pytań. Tu trochę wzbudziła reakcję ta blokada na YouTubie. Jan Krajewski. Diabeł chodzi wokół i ryczy, i Pepe, nie dajcie się przestraszyć. Strach to jest najgorsze, co może się wam przydarzyć. Bacie. O to się proszę nie bać. O to się proszę nie bać. Bać się nie boimy. Jedynym czynnikiem, który rzeczywiście nie jest, można powiedzieć, optymistyczny, to poziom głupoty Polaków. Że dalej nasz naród daje się w ten sposób oszukiwać zarówno tym bandziorom w fioletach, nie? Jak i tym bandziorom komunistycznych, czyli brązowym butom. To napawa pewnym, jakby to powiedzieć, pesymizmem, że to są tak proste rzeczy, takimi prostymi zagraniami daje się, szczególnie to środowisko myślących Polaków, daje się ładować znowu w komunistyczny kąt, nie? Że albo stare płyty się odgrzewa, albo wyciąga się takich z kapelusza pseudoautorytetów, którzy przecież mają ubeckie pochodzenie, którzy mówią ubeckim językiem, którzy Chiny zachwalają i Polacy nie widzą. I myślą, że to jest coś nowego, coś autentycznego, coś prawdziwego. To rzeczywiście nie wygląda dobrze. No ale trzeba się odtruwać i to szybko. No, dlatego każdego dnia zachęcamy was. Nie sięgniecie po to. Będziecie pelikanami jedzącymi z ręki komuchom. Albo fioletowej mafii. Na jedno wychodzi. Na jedno wychodzi. To już Aleksander Ścios też jasno sformułował. Fioletowi, czerwoni, zieloni, różne barwy przybierają, ale w środku to samo. Turil pisze, komuś zależy, żebyście utracili wiarygodność, jak również, żeby normalny Kowalski pozostawał zwykłym, bezmyślnym niewolnikiem. Boż to widać, że z naszymi widzami to jest jakaś optymistyczna nić, kiedy słyszymy taką zgodność myśli między sobą a wami, to naprawdę jest dla nas duże wsparcie. No i to, że nie zapominacie o nas w modlitwach, przy różnych gestach dobrej woli, w takim rozpropagowywaniu nas w internecie i wspieraniu finansowym. To jest bardzo ważne. To też Aleksander Ścios ładnie to ujął, że ten system jest domknięty. Domknięty finansami. Że praktycznie to nawet ksiądz Rydzyk musi iść i się sprzedawać Gowinowi, bo nie dostanie pieniędzy. No i proste, nie? I tak to działa, że pieniądze dzisiaj, nawet pomimo, że PiS rządzi, myśmy nie dostali żadnej złotówki dotacji od PiS-u, żeby było jasne, ani jako kościół, ani jako fundacja, ani jako telewizja, ani jako gazeta. Chociaż przysługują nam dotacje ze wszystkich stron. Od PiS-u nie dostaliśmy ani złotówki. To jest... Może dlatego, że nie prosiliśmy o te pieniądze. Nie, nawet zrobiliśmy pewien eksperyment. A i też nic. I też nic. No i też nic. No to jest jasność. Zrobiliśmy eksperyment, jeśli chodzi o dotacje dla czasopism. Bo za platformy, no tośmy nie dostawali, to było oczywiste. Ale spróbowaliśmy w tym roku. Jest taka tam, wiecie, tam te różne frondy, nie frondy, tam wszyscy dostają setki tysięcy na różne tam pseudoprojekty, nie? Nie wiem. To, żeby frondy lewackie różne wprost. Złożyliśmy też wniosek o dofinansowanie dla właśnie takiego projektu dla też Polonii przez Idź Pod Prąd organizowanego. I wiecie, jaka przyszła odpowiedź? Że ale wy jesteście kościołem, to nie przysługuje. No jak? A myśmy napisali, a gdzie w warunkach jest, że kościołom nie przysługuje? Jaką odpowiedźśmy dostali? No. Żadną. Żadną. To jest Polska PiS. A, czyli nie odpowiadają. Nie. Już z pół roku. To nie tak, że dwa tygodnie. Ale to monitorujesz, czy tam... No. Trzeba monitować. No, parę razyśmy monitowali, nic. Po prostu jakbyś rzucał do studni. W odpowiedzi na waszą odpowiedź odpowiadamy uprzejmie, i to jest że jaki ten minister, jak się ten od kultury nazywa? Gliński. Gliński. To jest właśnie... Także to, co
Aleksander Ścio, zdaje się, wczoraj na blogu napisał, że ten system jest szczelnie zamknięty. Albo dostępem do telewizji, albo dostępem do pieniędzy. I tutaj nikt, kto nie jest z tej kasty trzymającej władzę, nie może tej bariery przekroczyć. Dlatego, kiedy byłeś potrzebny PiS-owi tam do rozgrywek z kodu, to jeszcze cię pokazywali, ale kiedy powiedziałeś prawdę o Chinach i o Dudzie, zniknąłeś, tak jakby Mariana Kowalskiego nie było. Ale wiesz, to... No właśnie, przy okazji przypominamy panu Rachoniowi, że obiecał pana Mariana. Zostaw się tego Rachonia spokojnie. Przynajmniej jeden w telewizji będzie porządny, niewywalony z roboty. Nie kazaliśmy mu obiecywać przecież. Także mówię, to co się dzieje z Idź Pod Prąd, że istniejemy, że nadajemy codziennie, że możemy się rozwijać, że mamy tak wspaniałych pracowników, jak na przykład Czarek i inni, no to to jest w kategorii czegoś niezwykłego. No nie powiem cudu, bo to są zjawiska naturalne, ale jest to jakiś fenomen i ciągle tak jakbyśmy chodzili po wodzie. Każdy dzień. Czy to się uda? Aha, dzisiaj nas zablokowali. No to mówimy, aha, no to nic nowego, nie? Ale wiemy, że gdzieś spotkamy was w innym miejscu, że wy gdzieś przyjdziecie, że wy pomożecie nam w taki czy inny sposób, nie? Także idziemy dalej. Moglibyśmy też przypominać PRL-owi, że obiecał Polskiemu Radiu Lubin, że obiecywał, nie, ale to chyba nie ma żadnego Maciarzem, sensu. No nie ma o czym mówić. Mówi, o obietnicy do lodówki nie włożysz i lepiej na to nie liczyć, a ja czuję się bardziej komfortowo, jak nie otrzymuję pieniędzy podatnika, bo to jest zgodne z moim, że tak powiem, światopoglądem materialistycznym. Lech1985.pl. Czekam na partię IPP. Wielu młodych ludzi szuka takiego człowieka jak Marian Kowalski. O, ja szukam wielu, nie tylko młodych ludzi, którzy się nadają do takiej roboty, bo to jest naprawdę rzecz niewdzięczna, trudna i ja powiem szczerze, przez 25 lat działalności w różnych organizacjach stwierdziłem, że najsłabszym elementem każdej organizacji są ludzie. Dokładnie tak. I najsilniejszym jednocześnie. Cały czas oczywiście rozważamy ten projekt. Może dzisiaj partia taka prawdziwie polska, republikańska, chrześcijańska, proamerykańska jest potrzebna Polakom, ale też wiemy, że na tym obszarze są najbardziej najeżone zasieki i pola minowe, nie? Że oni, tutaj mówię o służbach komunistycznych, bardzo dobrze opanowali niszczenie wszelkich konkurencyjnych partii. To przecież był specjalny wydział już nie w komunie, ale w tej wolnej Polsce do niszczenia partii patriotycznych czy prawicowych. Tam była taka szafa Lesiaka. Szafa Lesiaka. Tak, to wszystko się działo za trzeciej RP. Dlatego oni są na to przygotowani. Nie? Czyli wejście do walki na terenie przygotowanym przez przeciwnika, no, jest niezbyt mądrym posunięciem. Dlatego my tak obchodzimy system. Kluby Idź Pod Prąd, telewizja Idź Pod Prąd, Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, to są wszystko elementy obchodzenia systemu. Nie? I na razie to działa, dlatego wejście na ten polityczny obszar byłoby zmianą naszej strategii i rodzi nasze poważne obawy. Oczywiście, jeśli macie jakieś myśli w tej sprawie, no to prosimy, nadsyłajcie swoje krótkie, bardzo proszę o krótkie, żeby nie pisać mi książki o opracowaniu, jak wygrać wybory, bo tego na pewno nie przeczytam. Mogę coś więcej niż Twittera przeczytać, nie? Nie wiem, jak ty, Marian, ale... No, ja dostaję wiele takich... I mam też prośbę taką przy okazji. Przysyłają państwo często mi link do jakiegoś godzinnego materiału. Na pewno, nawet nie wchodzę. Takie zdanie, ktoś powiedział takie zdanie, to proszę mi pisać w której minucie, bo ja naprawdę godzinnego materiału nie jestem w stanie obejrzeć, bo dostaję kilka takich ofert dziennie. Także proszę całość napisać, w której, w to wchodzę od razu. Tak, dobrze jest napisać w temacie, o co chodzi i ze dwa zdania. Nazwisko, co tam kto powiedział, znaleźliście, w której minucie, czy też jakiś długi artykuł, to też o czym jest. Nie ukrywam, moi drodzy, że my często pewne sprawy stawiamy tak w bardzo taki ostry sposób, taki, no, który ma wywołać reakcję. Bo chcemy wiedzieć, że tak powiem, czy wy czujecie temat. I tu mówię w kontekście tego materiału po londyńskiego.
zwłaszcza. Mhm. Że jak my akurat interpretujemy tak, nie inaczej, i komentujemy tak, a nie inaczej całe wydarzenie, czy wy czujecie, czemu to służy? Bo że nasi wrogowie już tutaj mają kolejny bat na nas za to, to my na nich, wiecie, na nich, liczyliśmy. Na nich to liczymy i się nigdy nie zawiedliśmy. Wiemy te same patałachy, którym nic w życiu nie wyszło i nie wyjdzie. To wiemy dobrze. Tylko jak mówię, wy musicie dokładnie wiedzieć od A do Z, o co nam tak naprawdę chodzi, jeżeli mamy realizować jakieś projekty. Żeby nie było po roku działalności, tak jak miałem przy okazji już po ruchu narodowym, że po roku działalności w pewnej organizacji się okazało, że tam nadal ktoś się ze mną nie zgadza. No to jak się nie zgadza, no to dziękuję serdecznie. To wypierdalać, krótko mówiąc. Tutaj już wiadomo, że ze mną się trzeba zgadzać albo nie zawracać głowy, bo ja to, wiecie... Nie ma przymusu. No. Nie ma przymusu. Ja swoich żadnych poglądów nie kryję, moją taktykę znacie i to, że ja nie chcę nikogo wpędzić w kłopoty osobiste, z prawem czy zawodowe, jak się ze mną zwiąże. Ja tego nie zrobię. Ale zawsze jest ryzyko i też musicie brać to pod uwagę, że ja nie należę do tych przywódców, co to idą w pierwszym rzędzie strajku, kopiąc w tarczę policjantów, a potem wyroki dostają ci, co szli dwa rzędy dalej. Ja do tych nie należę i na swoim nazwisku nie będę budował swojego nazwiska na cudzym nieszczęściu. I to musicie brać pod uwagę. Zmierzamy powoli do końca. Na razie, bo oczywiście o 18 jeszcze serwis informacyjny, a później kolejne odpowiedzi na wasze pytania i komentarze. Witamy nowe kluby Idź Pod Prąd, Haugesund i Świdnica. Zachęcamy do kontaktu wszystkich z tych okolic. Również Kędzierzyn Koźle szuka chętnych do działania w sprawie klubów IPP. Piszcie na adres kluby@idzpodprand.pl. A to kontakty do nowych klubów. Przypominamy o aukcji Medal od Serca, pomoc dla Malwiny. Marek Czajkowski, strongman, nasz utytułowany już coraz bardziej, był w zeszłym tygodniu gościem w naszym studiu, razem z kolegami. Jutro koniec aukcji, tak? Dobrze? Do środy, do 25 października do północy trwa aukcja. Przesyłajcie swoje oferty na maila kontakt@idzpodprand.pl. Aukcję złotego medalu, który Marek Czajkowski zdobył na akademickich mistrzostwach Polski w trójboju siłowym. Trójbój siłowy. I dochód z tej akcji pójdzie na wspomożenie Malwiny Mileckiej, która doznała kontuzji. 500-lecie reformacji zbliża się na koniec października i z okazji tej w czwartek w Patriotycznym Centrum Kultury w Lublinie odbędzie się spotkanie O co chodziło w reformacji, bo to też jest przedmiot różnych... Nawet w podręcznikach szkolnych tak. Nie ma jasno napisane, albo jest po prostu głupota, albo jakieś takie niezrozumiałe kucypały. W podręcznikach zwykle się pisze tylko tam o odpustach, czy tam o jakichś tam drugorzędnych czy trzeciorzędnych problemach. Tak. Tak. A o tym, co było sednem reformacji, nie, także w czwartek 26 października o 19:30 w Patriotycznym Centrum Kultury w Lublinie zapraszamy na spotkanie O co chodziło w reformacji. Szczególnie tutaj ciekawostka, że ostatnio w kinach pojawił się film Luther. To był film praktycznie zakazany w Polsce. Ten film już ma, nie wiem, chyba z 10 lat. Ale no to jest taka z dużym budżetem zrobiona taka superprodukcja, można powiedzieć. Tylko, że w Polsce to jest jeden z niewielu krajów takich cywilizacji zachodniej, w której ten film był w ogóle nie pokazywany w kinach. Dopiero teraz, przeglądajcie repertuary kin, gdzieś tak pojedynczo pojawia się ten film w niektórych kinach, tu już ogłaszaliśmy w dwóch, zdaje się, parę dni temu, ale szukajcie w repertuarach kin, można wreszcie ten film w Polsce zobaczyć. Czyli polecasz ten film? No, oczywiście, to jest film historyczny. Żebyście nie dali się takim towarzyszom Braunom i innym oszustom duchowym wpędzać w jakieś takie kucypały, że to właśnie wszystkie rewolucje to się zaczęły od Lutra. Guzik, prawda, rewolucje się zaczęły w krajach prawosławnych lub katolickich. Tyle w temacie. Dostaliśmy jeszcze zdjęcie od Wojtka i Magdy.
prezent dla męża z okazji urodzin. Taki oto dostał tort. Super. Tak, z waszymi podobiznami. I życzymy im wszystkiego najlepszego. Taka żona, która stoi u boku i wspiera i tak chce takie wspaniałe prezenty dawać mężowi. To już jest skarb, to już nie ma tutaj dużo, wiele do popisu, jeśli chodzi o życzenia. Obsługa cukierni była bardzo zainteresowana waszą telewizją. A tak, słyszymy w wielu właśnie takich małych, rodzinnych firmach zainteresowanie tym, co mówimy, bo jesteśmy chyba jednym z niewielu środowisk, którzy po pierwsze to rozumie, bo spora część z nas to miała z handlem czy taką działalnością rzemieślniczą do czynienia, a po drugie ciągle o was przypominamy. Także wiele małych warsztatów. Tu będziemy mówili niedługo przy Kunickiego, jest zakład fotograficzny, który też cały czas można, klienci słuchają obowiązkowo i tak dalej, także pozdrawiamy was wszystkich. Przemówienia prezydenta Chin obowiązkowo. Tak. Nie, to u nas dobrowolnie. Właściciele, a klienci wchodzą no i słuchają. Także sklep sportowy, tu nasz Opena też. Także. Dobra alternatywa, bo jakby chcieć puścić jakieś radio, to trzeba płacić abonament, a u nas nie trzeba. Tak. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję wam za uwagę, dziękuję wam w studiu, Paweł Chojecki, Marian bardzo. Kowalski. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia o 18:00 serwis informacyjny, a później Kowalski, Chojecki odpowiadają.